Jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja usycha z pragnienia i tęsknoty do przedsionków Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta. Przy Twoich ołtarzach, Panie zastępów, mój Królu i mój Boże, szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają, szczęśliwi, których moc jest w Tobie, a Twoje ścieżki są w ich sercu. Siostry i bracia, w dzisiejszą niedzielę Świętej Rodziny rozważamy Psalm 84, jego fragment. Daje nam psalmista piękny obraz ptaków, jaskółek, wróbli, które znajdują bezpieczne miejsce przy ołtarzach Pana zastępów. Świątynia, także Kościół, zawsze kojarzy się nam z miejscem, które daje poczucie bezpieczeństwa. Tak samo jak dom rodzinny. Tam też możemy poczuć się bezpiecznie. Jednak to poczucie bezpieczeństwa jest dość kruche, bo zarówno w Kościele jesteśmy coraz częściej świadkami sytuacji różnych niebezpiecznych aktów wandalizmu. Nie ma tego może zbyt wiele w naszym kraju, ale się zdarza. I tak samo w domu, wiemy dobrze, może się coś stać. Jakiś wypadek, pożar, włamanie. To wszystko jest wpisane tutaj w nasze życie. Takie ryzyko, bym powiedział. Natomiast jest takie miejsce, taka świątynia, w którym rzeczywiście człowiek może poczuć się bezpiecznie, tak absolutnie, pewnie na 100%. Świątynią Boga jest także moje serce, moja dusza. Od momentu chrztu zamieszkuje w nas Duch Boży. I jeżeli żyjesz obecnością Boga w tobie, przyjmujesz komunię świętą, dbasz o swoje życie duchowe, o łączność z Bogiem na modlitwie, to wtedy zyskujesz to poczucie bezpieczeństwa, ową absolutną pewność, o której wspomina w przytaczanej przeze mnie w okresie Adwentu encyklice Spe Salvi papież Benedykt XVI. Jeśli odkryjesz, że w tobie przebywa Bóg, w twoim sercu, w twojej duszy, to jest właśnie miejsce, w którym możesz czuć się bezpiecznie, w którym możesz znaleźć swój dom i złożyć wszelkie sekrety, wszelkie tajemnice, wszelkie swoje skarby, bez obawy, że ktoś ci je zabierze. Kochani, dziś jako muzykę proponuję fragment oratorium na Boże Narodzenie, skomponowanego przez żyjącego na przełomach XIX i XX wieku francuskiego kompozytora Camille Saint-Saënsa. Będzie to fragment tego oratorium, przepiękny duet Benedictus, duet na sopran i baryton z akompaniamentem organów. Benedictus qui venit in nomine Domini, Deus Dominus illuxit nobis, Deus meus estu, et confitebor tibi, et exaltabo te. Tak brzmi tekst tego utworu. W tłumaczenie przytoczę: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Bóg, Pan, ukazał się nam, zajaśniał nam. Boże, jesteś moim Bogiem i będę Cię wyznawał i będę Cię wywyższał. Wpatrujemy się dziś w Świętą Rodzinę, Maryję i Józefa, adorujących Dziecię Jezus. Niech to zawołanie z fragmentu oratorium bożonarodzeniowego Camille Saint-Saënsa stanie się również dziś wyznaniem każdego z nas. Bóg Pan nam zajaśniał, przyszedł, ten błogosławiony jest naszym Bogiem. Chcemy Go wyznawać, chcemy Go wywyższać. Mam nadzieję, że dźwięki, nuty pięknej muzyki jeszcze bardziej otworzą nasze serca na Tego, który przychodzi, by dawać nam miłość i dać nam poczucie bezpieczeństwa, którego nikt i nic nie będzie w stanie nam odebrać. Bo choć nasze ciało może doznać krzywdy, to ostatecznie
chodzi o zbawienie naszej duszy. I może dziś zapytam się Ciebie, siostro i bracie, czy tak samo jak troszczysz się o zdrowie, a w czasie pandemii jest to czymś naturalnym, czy tak samo jak troszczysz się o zdrowie i bezpieczeństwo swoich bliskich i własne, czy tak samo troszczysz się o zbawienie duszy swoje i tych, którzy są dla Ciebie ważni, których Bóg stawia Ci na drodze. Utwór Benedictus Camille Saint-Saënsa wykonają dla Państwa soliści zespołu Capella Celestis, którym duchowo przewodniczę i towarzyszę, Sylwia Gorajek, sopran i Mateusz Eckert, baryton. Natomiast na organach tym razem zaakompaniuje nie ja, ale Dawid Rzepka. Nagranie to pochodzi z koncertu, 15. koncertu organowego, który odbył się 15 sierpnia bieżącego roku 2021 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Paraderzu Wielkiej Woli w diecezji radomskiej. We wczorajszym odcinku słyszeliśmy same organy, dziś jako tło, jako instrument akompaniujący do dwóch przepięknych głosów wykonujących duet Benedictus Camille Saint-Saëns. Zapraszam do wysłuchania i jednocześnie zapowiadam już kolejny odcinek, też taki trochę specjalny, z racji uroczystości Bożej Rodzicielki Maryi 1 stycznia i w niedzielę 2 stycznia. Kolejne odcinki już będą się ukazywały o godzinie 9, tak abyście Państwo przez całą niedzielę w zasadzie mieli do nich szerszy dostęp. Pozdrawiam serdecznie, życzę dalej radosnego, spokojnego świętowania w gronie rodzinnym i w gronie przyjaciół i do zobaczenia 1 stycznia. Szczęść Boże!